Bardzo mądre zagranie teraz Koreańczyków. Na skrzydło rozciągnięcie gry. I w znakomitej sytuacji obrońca bodajże z numerem drugim Kim Gwang-min. I teraz tonie w ramionach, w uściskach kolegów. I proszę jeszcze raz popatrzmy na tę sytuację. Doskonałe zagranie właśnie Koreańczyków, którzy przerzucili ciężar gry na prawą stronę. Dośrodkowanie. No i tutaj zaspali nasi obrońcy. W pierwszej połowie dał próbkę swoich umiejętności, bo Lesda z trudem wybił piłkę strzeloną przez niego na rzut rożny. To jest Pak Wang Chol. Teraz właśnie dobiega do piłki i znakomite uderzenie. No. Bolesta w pierwszej połowie z wielką trudnością obronił strzał tego zawodnika. A teraz znów wybuch radości w drużynie koreańskiej i jeszcze raz ta sama sytuacja. Proszę bardzo, doskonałe zagranie na lewą stronę i z 30 metrów piłka uderzona z piekielną. Urban do Leśniaka. Leśniak! Słupek! Towarzyszą nam też dość nisko wiszące chmury. Stąd dość ciemno jest nad stadionem. Uwaga! Szansa przed polską reprezentacją. Strzelał Urban. Teraz jeszcze... która ma coś znieść. Po prostu zyskanie na czasie. Uwaga! Polacy na polu karnym. Znowu Karasz. Trzecia sytuacja i tym razem skutecznie. Trzykrotnie Jan Karasz składał się do strzału. Trzykrotnie uderzał. Silnie, celnie.